Debata dnia, Grzegorz Kępka, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o rosnących cenach paliw i co można z tym zrobić, czy pewnym wyjściem i rozwiązaniem są regulowane ceny, bo taki pomysł tu i ówdzie się pojawia, w drugiej części o europejskich pomysłach na drogą energię, bo takie pomysły są w studiu. Witam, Joannę Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry. Paweł Bejda, Koalicja Polska PSL. Dzień dobry. I Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Witam i dziękuję za przybycie do studia, bo to zawsze inna rozmowa niż na łączeniach. Ale zaczniemy od wniosku o odebranie immunitetu marszałkowi Senatu. W tej chwili Senat powinien się zbierać, będzie przedstawienie wniosku i głosowanie. Jeżeli to głosowanie dojdzie do skutku i będziemy znali wynik, to Państwa poinformujemy, jaki jest ten wynik. A na razie krótka runda na ten temat. Może od pani Joanny zaczniemy. No jaki będzie wynik? No myślę, że nie będzie odebrania immunitetu. W ogóle trzeba tutaj powiedzieć, że immunitet jest prawem publicznym. Większość nawet polityków chyba uważa, że to jest prawo prywatne, a naprawdę immunitet chroni nie osobę, tylko urząd. Instytucje Senatu, Urząd Marszałka i w związku z tym trzeba być bardzo ostrożnym przy odbieraniu immunitetów. A nie jest to tak, że trochę swoi bronią swoich? Wiadomo, że opozycja ma w Senacie większość i po prostu no, jest w stanie obronić marszałka. Mieliśmy próbę, bo była próba odwołania marszałka, tam zdecydowana większość, znaczy nie zdecydowana, 52 głosy, ale udało się obronić marszałka. Zarzuty są poważne, bo prokuratura zarzuca, że pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie przyjął korzyści majątkowe od pacjentów i ich bliskich. Czy ta sprawa nie wymagałaby pani poseł wyjaśnienia w sądzie? Mielibyśmy pewność, co się tam zadziało. Znaczy, no, przede wszystkim uważam, że tutaj chodzi o to, żeby zrobić takie aresztowanie pokazowe, skuć marszałka o 6 rano w świetle fleszy. I to naprawdę o to chodzi w tym odebraniu immunitetu, a nie o to, żeby uczciwie rozpatrzeć zarzut. Piotr Kaleta? No nie, oczywiście absolutnie się nie zgadzam z panią poseł. Tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie dotyczące immunitetu pana marszałka Grodzkiego, to tej debaty, czy tej dyskusji, czy tego wniosku o odwołanie w ogóle nie powinno być. Człowiek honorowy, człowiek niewinny, człowiek, któremu stawiane są zarzuty, on twierdzi, że są to zarzuty gdzieś tam absurdalne, robi tak rzecz następującą. On po prostu sam się zrzeka immunitetów, do tego wtedy nie potrzeba dyskusji na posiedzeniu plenarnym Senatu, do tego nie potrzeba dyskusji w mediach. Do tego wreszcie nie potrzeba dyskusji na komisji etyki, tylko składa się odpowiedni dokument, komisja tylko i wyłącznie sprawdza, czy pod względem formalnym on został napisany właściwie, został napisany dobrze, niewątpliwie za pierwszym razem tak by się stało i tematu nie ma. Tak robi człowiek honorowy, tak robi człowiek niewinny. I o tym, czy marszałek Grodzki jest człowiekiem winnym, czy też nie będzie decydowało ani poseł Kaleta, ani senator Pęk, ani senator Karczewski, ani inni senatorowie, tylko będą decydowali sędziowie. Panie pośle, to i chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby marszałek Grodzki miał możliwość oczyszczenia się z zarzutów prokuratorskich, nie medialnych, żeby ta sprawa była jasna. To jak pan mówi o zarzutach prokuratorskich, to Donald Tusk składa taką ofertę, złożył, że jak Zbigniew Ziobro zrezygnuje ze swojego stanowiska, prokuratura stanie się znowu niezależna, sądy staną się niezależne od władzy politycznej, to marszałek Grodzki nie będzie miał żadnego problemu, żeby zrezygnować z immunitetu. Trudno komentować i pozwoli, że nie będę komentował odrealnionej jakiejś wypowiedzi polityka, który w ogóle nie wie, o czym mówi, bo jeżeli Donald Tusk, przypomnę tylko naszym telewidzom, również mówił o czymś takim, że Sławomir Nowak czy Sławomir N., były jego minister, jest więźniem politycznym, a są tak poważne zarzuty, które ciążą nad tym człowiekiem, no to ja uważam, że Donald Tusk posunie się do każdej bzdury, żeby ją wypowiedzieć, żeby po prostu zaistnieć w tej przestrzeni także, jeśli chodzi o Tomasza Grodzkiego. Tomasz Grodzki, jeżeli byłby honorowym mężczyzną, jeżeli byłby naprawdę prawdziwym mężczyzną, a piastuje przecież bardzo ważny urząd w Polsce, on w ogóle nie powinien doprowadzić do debaty na temat uchylenia jego immunitetu, tylko sam powinien zachować się honorowo i go złożyć. Polskie Stronnictwo Ludowe?
Jesteś w tej wypowiedzi Donalda Tuska? Należałoby sobie odpowiedzieć, panie redaktorze, na bardzo proste pytanie. Czy jeżeli pan profesor Grodzki nie byłby marszałkiem Sejmu, to również interesowałaby się nim prokuratura? Bo proszę zauważyć, że po jakimś czasie, jak został marszałkiem Senatu, to nagle zaczęła interesować się tym człowiekiem prokuratura. Prokuratura, która w tej chwili jest upartyjniona, bo jest, no niestety, ale w rękach pana Ziobro, który jest w tej chwili w koalicji rządzącej. Proszę pokazać jakiegoś członka Prawa i Sprawiedliwości, który jest w prokuraturze. Tak jest, panie pośle. Redaktorze, że większość parlamentarna, czy to sejmowa, czy to senacka, zawsze broni swojego. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość zawsze broni swoich posłów i nie pozwala, żeby czy uchylać im immunitet, czy odwoływać z funkcji, powiedzmy, ministra, bo tego typu różnego rodzaju wnioski są składane. Ale proszę powiedzieć, kiedy broniliśmy immunitetu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości? Natomiast szkoda, że nie zostało wcześniej poddane pod głosowanie, bo to daje rok i dwa miesiące. No właśnie, to daje też to taki asumpt do dyskusji Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś tam się ukrywa, czy nie ukrywa, w sensie tym, że ten wniosek nie chce być poddany pod głosowanie. A ja zawsze szanuję tą większość, panie redaktorze, ja zawsze szanuję tą większość, jeżeli chodzi o wybory. Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, proszę bardzo. W tej chwili opozycja ma większość w Senacie i też dobrze by było, żeby Prawo i Sprawiedliwość to uszanowało. Może to jest tak, ale to nie o tym rozmawiamy, że szukano większości, żeby obronić marszałka i szukano na przykład w Polskim Stronnictwie Ludowym, które się wahało. Nie, proszę mi wierzyć, że tego typu rozmowy nie były. Od początku byliście zdecydowani, żeby bronić marszałka? Tak, oczywiście, dlatego że jesteśmy przekonani, że to jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna. To jeszcze mam jedno... Panie redaktorze, ale ja tylko jedno zdanie. Panie pośle, proszę powiedzieć, wymienić jedno nazwisko w Prawie i Sprawiedliwości, na którym by ciążyły tak poważne zarzuty, jeśli chodzi o jakiegoś posła, senatora, gdzie Prawo i Sprawiedliwość by dążyło do tego, aby zachować immunitet dla tego. Jedno nazwisko. No, no, bardzo proszę, pan redaktor prowadzi ten program, zadaje pytanie. Ale nie, no proszę, bo pan przed chwilą zarzucił, że Prawo i Sprawiedliwość również broni swoich posłów czy senatorów. Proszę podać takie jedno nazwisko i proszę o podanie jednego nazwiska. Senator Kogut, wystarczy? Panie pośle, właśnie czekałem, aż pan to powie. Świętej pamięci senator Kogut był wnioskowany przez nasz klub, żeby był pozbawiony immunitetu. Kto go obronił? Wystarczy. Świętej pamięci senator Kogut. Prawa demokracji. Przez nasz... Panowie, nie, proszę pana. Panowie, to panie, to jest przyzwoite. A jest, myślę, że panie redaktorze, myślę, że jest głęboki w tym sens również, abstrahując, że to złożył Donald Tusk, jest głęboki sens. Proszę bardzo. Proszę odpartyjnić prokuraturę. Proszę, żeby prokuratura proszę była pokazać, gdzie jest jakiś polityk w prokuraturze. I proszę w tym pokazać. Rozdzielcie prokuraturę. Proszę pokazać. Prokuratura generalnego. Panie pośle, ale nie, no, bo to jest znowu rzucanie w przestrzeń medialną, publiczną. Ta debata się toczy. Absurdalnego zarzutu o tym, że prokuratura jest upolityczniona. Jakbyście nie chcieli. Panie pośle, konkretnie. Jakbyście nie chcieli upartyjnić sądy i prokuraturę, to dawno byście zlikwidowali Izbę Dyscyplinarną. Proszę pokazać, gdzie jest ten. Niech pani nie żartuje, pani poseł. A jeżeli już to mówimy, proszę pani, na przykład prokurator Święczkowski, Bogdan Święczkowski. To nieładnie Polacy jest tak mówić z nazwiska. Ja chcę tylko o jedno pytanie, bo ta debata się już odbyła i nie chcę w nią wchodzić. Tylko czy to już pan poseł wyraził swoje zdanie, ale czy nie sądzicie, że pytam się do przedstawicieli opozycji, że po ewentualnej wygranej wyborów przez opozycję, że będzie rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, że to jest konieczność waszym zdaniem? Ja uważam, że absolutnie jest to konieczność. Generalnie trzeba odpartyjnić w tej chwili te zakusy związane z sądownictwem, a jednocześnie odpartyjnić to, co się nazywa... Dobrze, panie pośle, a proszę mi powiedzieć, nawet jeżeli pan tak mówi, to jacy są partyjni posłowie w tej chwili? W tej chwili, którzy mogliby zostać powołani na funkcję, o której pan mówi, że są zakusy na to, żeby partyjni sędziowie weszli. Proszę powiedzieć. Zbigniew Ziobro. Ale mówimy o sędziach. Prokuraturę. Uparł się pan, ale niech pan mówi o sędziach, bo pan nie chce dłużej o tego tematu. Panie pośle, nie Izbę Dyscyplinarną, dlatego że Polaków to kosztuje milion euro dziennie. Ale nie o tym rozmawiamy. Ale o tym właśnie rozmawiamy. Miliard złotych w tej chwili to kosztuje. Panie pośle, ja mam jedną taką refleksję. 120 milionów euro. Że są politycy i posłowie, którzy zmieniali wymiar sprawiedliwości, w tej chwili są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i to też budzi wątpliwości. Ale panie redaktorze, ale też tak było. Senator chociażby Kieres z Platformy Obywatelskiej. Tak, o czym mówimy? Nad tym pewnie należy się zastanowić szeroko, nie tylko odwołując się do tych nazw. Proszę bardzo. Inny temat. Takie. Czekamy na głosowanie, zobaczymy, jaki będzie wynik. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówią przedstawiciele opozycji, że sprawa jest załatwiona i że nie będzie odebrania
zachowania immunitetu. To skandal. A teraz rzecznik rządu. To, co mogę zapewnić, to, że właśnie będziemy szukać rozwiązań fiskalnych, które będą zabezpieczały możliwie daleko idąco kwestię mrożenia cen. Nie mówimy o cenach regulowanych, tak żeby być jasno zrozumianym. My mówimy o takich instrumentach polityki fiskalnej, w tym wypadku podatkowej, które pozwalają na to, aby mniejsze daniny publiczne pobierać do budżetu państwa. Jeszcze raz powtórzę, zwłaszcza pierwszą część wypowiedzi, pewien fragment, który wzbudził duże emocje, który poszedł w świat, był cytowany dzisiaj przez różne portale, gazety i tak dalej, że będziemy szukać kolejnych rozwiązań fiskalnych, które będą zabezpieczały możliwie daleko idąco kwestię mrożenia cen i to w kontekście cen paliwa. No wiadomo, wystarczy spojrzeć na to, co jest na stacjach i serce boli, ale także cen energii. Czy to jest zapowiedź cen regulowanych? Ja od razu powiem, że rzecznik rządu za chwilę, czy kilka godzin później, jakby odciął się od tego, powiedział, że nie ma mowy o cenach regulowanych, ale czy taki pomysł pana zdaniem krąży w gabinetach rządowych? Skoro mówię o tym rzecznik rządu, to na pewno krąży ten temat. Znaczy, to by nie jest jednoznaczne. W gabinetach rządowych, ja natomiast mówię do rządu w ten sposób. Wy nie mroście tych cen, wy obniżcie te ceny. Zysk PKN Orlen wynosił tylko w pierwszym kwartale, panie redaktorze, 2,8 miliardów złotych. To jest o miliard złotych więcej, jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Styczeń, luty, marzec. A skąd się wziął ten zysk? No właśnie, skąd się wziął ten zysk? Niech PKN Orlen podzieli się z Polakami. Znaczy, że LOTOS też to jest ma o miliard, panie redaktorze, o miliard złotych więcej. PKN Orlen przytulił w tej chwili i wydrenował kieszenie Polaków. Niech odda te pieniądze, obniżając cenę paliw. Nie chodzi o mrożenie. Proszę obniżyć cenę paliw. Piotr Kaleta? No cóż, mówienie o czymś takim, skąd się wziął taki wysoki dochód Orlenu, odpowiedź, panie pośle, zdaje się, jest bardzo prosta i oczywista. Z dobrego zarządzania. Nie z drenowania cen kwestii dotyczących Polaków, bo ja chciałbym przypomnieć, że rząd, cały czas jesteśmy w obniżonym VAT-ie i chyba w zerowej akcyzie, o ile dobrze pamiętam. Tak, tarcza jest. Tak, jest tarcza. Panie pośle, niech pan to powie Polakom. Niech pan to powie Polakom, którzy płacą. Ceny są chore. W tej chwili każdy zysk, który osiąga jakakolwiek przedsiębiorstwo, które jest w rękach państwa, jest zyskiem dobrym. Państwo proponujecie coś, co sami sobie zaprzeczacie, że w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości zbyt bardzo liberalnie podchodzi do pomocy społecznej, że my dochodzimy do kwestii 13 emerytury, 14 obniżenie podatków panu, z 17. Nie liberalnie chyba, bo liberalnie nie za bardzo jeśli chodzi o obniżenie podatków wszystkich danin. I teraz, proszę państwa, wypracowany zysk przez Orlen to nie jest też coś takiego, że najłatwiej by nam można było powiedzieć, że otóż wpuszczamy go właśnie w obniżenie cen paliw, ale to jest zysk budżetu państwa, który jest przeznaczony na konkretne działanie. Jakie działanie? Ano właśnie takie działanie, żebyśmy mogli na przykład obniżyć podatek z 17 do 12. Przypomnę, że był obniżony najpierw z 18 do 17, teraz jest ten. Wchodzimy w kwotę wolną od podatku. Likwidacja w ogóle podatku od emerytur. Ulga dla jeżeli klasy średniej jest zabrana, jeżeli to jest, proszę państwa, wam mało, to ja chciałbym uzyskać pewne państwa propozycje, które by się złożyli. Rzeczywiście, można by było powiedzieć coś takiego. Dajemy cały zysk, który wypracował na przykład Narodowy Bank Polski, PKN Orlen, LOT, który wypracował KGHM, ale to, proszę państwa, też musimy wziąć pod uwagę, że my cały czas jesteśmy w stanie wojny. Tylko my musimy przygotować również pieniądze na czarno. Jeżeli państwo w tej sposób do tego podchodzicie, to jest coś o jednej kieszeni, a 200 zł zabiera Polakom z drugiej. Ja nie chcę mówić, bo problem PSL-u i całej lewicy, która jest w pewnym konglomeracie politycznym, polega na tym, że państwo chcecie, żebyśmy my wam nie przypominali, co wy żeście robili. A wy odcinacie... To już wielokrotnie zostało przypomniane. Opanujcie się. Chłopcy i dziewczęta z opozycji chcą odciąć dawną swoją politykę drugą kreską. Tak się nie da, bo żeście narobili wielkiego łobuzerstwa w polskiej społeczeństwie. Rzeczywiście wielkie łobuzerstwo, to proszę pana, jest to, że drenujecie kieszenie Polaków. I to, co powiedziałem. Joanna Senyszyn. No wstyd by mi było.
nie, panowie. Teraz sobie niech pan wyobrazi sytuację, do głosu, że PSL jest, rządzi, jest 67... Panie pośle, Joanna Senyszyn. Kwestia emerytur. Rzecznik Miller, tak jak cały rząd, nie wie, co robi, nie wie, co mówi. Mają jakieś pomysły niesprawdzone. Wprowadzają je na chybcika. Piszą na kolanie projekty ustaw. W panice, szybko je przepychają. Później się okazuje to wszystko wielkim nieporozumieniem. No, Polski Ład okazał się wielkim bałaganem. Dlatego jest zmieniany, dlatego już nie ma ulgi dla klasy średniej, dlatego są stosowane inne metale. Oczywiście, że prawda. Inne mechanizmy, które są inne korzystne. Mechanizmy, tak. Po prostu to jest takie działanie metodą prób i błędów, bo nie wiedzą, co robić. Natomiast tutaj poseł rzeczywiście jedno powiedział dobrze, że Polska jest w stanie wojny, bo w 2015 roku po wyborach prezes Kaczyński wywołał wojnę polsko-polską. Skandal, co pani mówi, rzeczywiście naprawdę. Jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, wojny. Że pani takie porównania używa, ale nie goni pani pobieżnie posłanie, a profesor w ogóle. Niech pan wreszcie zamilknie i słucha, co się mówi. A niech pani spróbuje mówić logicznie. Ja panu nie przerywam. Określenie wojna polsko-polska istnieje w publicystyce. No to w publicystyce, ale pani poseł porównuje wojnę. Ja jestem również publicystką, proszę sobie wyobrazić. Żałuję, nikt nie jest idealny. Ale proszę państwa, jeżeli naprawdę porównujemy wojnę... Pani poseł, pani poseł, pan mi pozwoli, do programu, że dlatego, że nie dają innym dojść do głosu. I oczywiście inflacja wynika przede wszystkim z tego, znaczy ma powody zewnętrzne częściowo, natomiast ta nazwa putinflacja, zwalanie wszystkiego na zewnętrzne czynniki jest absurdalna. To, że mamy taką inflację, jesteśmy na 7. miejscu, jeżeli chodzi o wysokość inflacji, no Czesi mają najwyższą, to jest wina i rządu, i NBP-u. No po co? Przecież właśnie w nagrodę za to, co robił, Glapiński został pan na drugą kadencję. Zostaw prezesa Glapińskiego, prezesa Glapińskiego. Do posła Kalety tylko prosiłbym ja tak, proszę powiedzieć, a co zrobił złego pan prezes Glapiński, pan profesor? No właśnie, nic nie robił. Ale co zrobił złego? Kłamał Polaków. Tak. W tym kłamał, że ale to pan mnie zapytał i ja panu odpowiadam. Tak. Więc niech pan wreszcie słucha i przestanie kłapać. O, aż tak. Tak, no emocje, jakbyśmy mogli tutaj... No więc co zrobił złego? Panie pośle, ja mam następujące pytanie. Zaniechanie jest bardzo złe. Czy nie podnosił tym, co powiedział Piotr Miller, rzecznik rządu, jest sugestia w tej pierwszej wypowiedzi, bo to nie jest jedyna taka wypowiedź, kilka miesięcy temu były podobne, że rzeczywiście jest rozważany taki pomysł, który zafunkcjonował na Węgrzech. To znaczy zamrożenie cen czy paliwa, czy niektórych produktów spożywczych, tam to zadziałało, w sensie takim, że zostało to wprowadzone w życie. Ale to przed wyborami. No przed wyborami, no, ale pytam się, czy to jest w przyszłości. Czy pan słyszał o takim projekcie, czy to się dyskutuje, czy nie wiem, na klubie Prawa i Sprawiedliwości, czy w innych gremiach coś takiego się pojawiło? Panie redaktorze, ja nie jestem członkiem rządu. Jestem członkiem ekipy rządzącej, czy można inaczej, zaplecza politycznego, który jest zapleczem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ja o takich pomysłach nie słyszałem, żeby to miało iść tak dalece. Ale jedną rzecz mogę tutaj naszym telewidzom zadeklarować Polakom. O to prosi mnie pan poseł z PSL-u, że jeżeli dojdziemy do wniosku, że są potrzebne takie rozwiązania, takie mechanizmy, które będą służyły bezpieczeństwu naszych obywateli, które będą służyły bezpieczeństwu państwa, bezpieczeństwu Polaków, będziemy podejmować je bez chwili wahania, żeby właśnie ten trudny czas, jaki mamy popandemiczny, być wszystko może także przedpandemiczny, być może także i przede wszystkim ten czas związany z wojną na Ukrainie, będziemy robić wszystko, żeby Polakom zabezpieczyć każdy rodzaj bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa tego zewnętrznego, wewnętrznego, gospodarczego, finansowego. To jest po prostu zadanie odpowiedzialnego, dobrego rządu. Nie. I my się tego podejmujemy i będziemy to robić. Ponieważ jeśli to państwu tak podoba, to ja pana pouczę, że po
Paweł Bejda. Się nie mówi rząd pana Paweł Bejda, premiera, jak pan rozumie tę wypowiedź? Tylko rząd czy to jest, premiera. To jest polski prawidłowy, a nie to wszystko panowanie i panowanie. Ale jeszcze pan poseł, dobrze by było, żeby pani oprócz tego myślała o wypowiedź pana posła. Rzecznika pana, no, rzecznika i pana posła. Żeby pan bzdur nie plutł. Ja sądzę, pani, to ja sądzę, pani, to że taka mam... jednak rząd jest pani moją wyspowiedzią. Proszę państwa, muszę przerwać. Ale się nie dziwię. Chyba trzeba państwa rozsadzić, bo to naprawdę jak w szkole, no. W jaki sposób może, w domyśle może trochę ogródkami, ale ja myślę, że rząd w tej chwili jest w ogromnej panice, dlatego że paliwo jest horrendalnie drogie. A proszę kredyty pokazać są panikę. Horrendalnie drogie, leasingi są no horrendalnie zachowanie. Drogie. Ja tylko chcę przypomnieć, że według raportu Narodowego Banku Polskiego zysk sektora bankowego tylko za pierwszy kwartał to jest 6,29 miliarda złotych. To jest o 140% więcej jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W związku z tym należałoby się wreszcie dobrać też do bankowców, którzy łupią też Polaków. To premier apeluje marżami, o to. Marżami. Premier apeluje. Mówi, no ale przecież zrepolonizowane są banki. Podnieście... Są trzy największe banki. Jest Narodowy Bank Polski, jest Bank Pekao S.A., jest Bank Pekao BP, jest Alior Bank. To są przecież państwowe banki. Bank Pekao S.A. dopiero co został odkupiony z rąk zagranicznych inwestorów z Skarb Państwa. W związku z tym są te narzędzia. I to nie tylko, że premier niech apeluje, ale po prostu niech te banki, które są pod kontrolą w tej chwili Narodowego Banku Polskiego i polskiego rządu, niech po prostu wezmą się do roboty i zrobią ten pierwszy jeszcze, dobry no, krok. Ale przecież pan poseł słyszał o propozycjach dla kredytobiorców. Obniżone do zera, panie, mają być wprowadzone czy... depozyty, mają być wprowadzone obligacje, które powinny być w granicach 10%, po to, żeby Polacy nie tracili, ma być ściągnięte pieniądze. Proszę państwa, i ma być zlikwidowany przede wszystkim podatek Belki, dlatego że oszczędności Polaków w tej chwili są skandalicznie nisko oprocentowane. To jest jeden ze sposobów ściągnięcia pieniędzy z rynku, państwu coś po to, przeczytać. Żeby obniżyć inflację. Próba włączenia wybranych aktywów Lotos S.A. do węgierskiej grupy MOL w zamian za wybrane aktywa przeznaczone do włączenia do grupy Orlen jest próbą nieekwiwalentnej wymiany i wyczerpuje wszelkie znamiona wadliwej prywatyzacji ze szkodą dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wprowadzenie grupy MOL na rynek detaliczny jest oczywistą zgodą na promowanie sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej czy pochodzenia rosyjskiego. To drugie zdanie. To jest dosyć długi list. Zaplanowana przez ministra aktywów państwowych fuzja, w cudzysłowie, jest rażąco sprzeczna z polską racją stanu. 11 byłych ministrów gospodarki się podpisało, w tym między innymi Piotr Woźniak, minister gospodarki w latach 2005-2007. Wymieniam jego akurat, bo są też inne nazwiska, ale to był minister rządu Prawa i Sprawiedliwości. No to nie jest fuzja, tylko pytanie do pana posła. Co pan na to? No jeszcze chyba brakuje nam tutaj najbardziej istotnego elementu, ponieważ to, że ktoś podpisał taki list jest rzeczą, no to jest wolny kraj, każdy może robić to, co... Ale to są argumenty pewne, prawda? Ale też musimy spojrzeć na to przede wszystkim przez aspekt taki oczywisty. Dlaczego w ogóle jest wywoływany temat sprzedaży aktywów Lotosu dla MOL-a? No to jest no, decyzja... To jest decyzja Komisji Europejskiej. Pani skomentuje, tylko... To nie jest kwestia decyzji rządu, tylko to jest decyzja Komisji Europejskiej, że żeby rozbić pewien monopol, Komisja wpadła na taki pomysł, że rzeczywiście nie można skupiać w jednym ręku, w jednym podmiocie gospodarczym takich mocnych aktywów. Dlaczego się trzeba z nim podzielić? Ale, Komisja Europejska nie mówi, że trzeba sprzedać to MOL-owi. Ale nie mówi, że MOL, ale że trzeba sprzedać. No, w związku z tym wybieramy tą opcję, no, która jest opcją bezpieczną. Gdyby nie było ale połączenia, nie trzeba kwestia, by było sprzedać. W tym liście ministrowie gospodarki to nie jest bezpieczne. Ale od razu chcę powiedzieć jedną rzecz. No proszę państwa, kolejna notatka, która została ujawniona przez pana premiera Jacka Sasina, która pokazywała w jaki sposób... 2011 roku. Jaki był pomysł, jeśli chodzi o kwestię MOL-a wtedy, który był w rękach sowieckich, no to dyskusja jakakolwiek ze strony i PSL-u, i Platformy Obywatelskiej, i także jak słyszę Lewicy, która no, jako całości, która też w tym bierze udział, jest dyskusją wybitnie nie na miejscu, żeby nie powiedzieć bezczelną. Bo przecież to wtedy było... Sprzedaż Lotosu była sprzedażą bez żadnego uwarunkowania. Tu chodziło o to, żeby pozbyć się
sreber rodowych. Ale czy dla samych, dla ale mieliście na to zakusy, my byśmy do tego w ogóle nie podeszli. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość go obroniło w Sejmie. Widział pan, ale widział pan, jakie było głosowanie. Ale widział pan, jakie było głosowanie? No, mieliście 40. No, ale panie, proszę bardzo. Pan był wtedy w Sejmie? Teraz, no widział pan, jak to się odbywało. Wy macie wszystkie karty w ręku. No i właśnie robimy to, co... No to zbrodni i chwili gospodarczej. Przesadzenie też nie jest dobrym pomysłem, jak widać. Joanna Senyszyn. Bezczelność pana wypowiedzi. Joanna Senyszyn, a potem poseł Bejda. Żeby zapomnieć to, co żeście bezczelnie... Panie pośle, proszę dać szansę. Joanna Senyszyn. Panie pośle. No, oczywiście samorząd. Samorząd pomorski jest absolutnie przeciwny temu. Ale jaki jest podstawowy argument? Temu wrogiemu przejęciu. No właśnie taki, że to naprawdę niczego Polsce nie da. Właśnie przeciwnie. Wycena została zrobiona bardzo nisko. I to, co sprzedajemy Węgrom, no to jest w ogóle absurdalne. To jest zupełnie niepotrzebne. Pani, no. Pani poseł, ja mam jedno pytanie. Czy może za tym jest taki pomysł, że ponieważ Węgrzy mają, a przynajmniej w momencie, kiedy ta transakcja była zawierana, nie wiadomo jak będzie dalej, ale mieli dostęp do taniego rosyjskiego paliwa, to może jest korzystne. Może z tego się też biorą te rekordowe zyski Orlenu, bo sprzedaje według kontraktu i te ceny są niższe. No tak, ale to znaczy, że jest to jakieś swoiste obejście tego, o czym mówi chociażby premier Morawiecki, że mają być ostre restrykcje w stosunku do Rosji. Oczywiście, tak jest. Ale... Prawda? Także tutaj musimy odpowiedzieć sobie jasno na pytanie, czy chcemy tych ostrych restrykcji, jeżeli krytykujemy państwa, które właśnie się chcą wyłamywać, no to my się nie wyłamujmy kuchennymi drzwiami. Poseł Bejda, chyba na tym skończymy. Panie rektorze, Węgry chcą kupować dalej ropę od Rosji i ta ropa rosyjska jest o $35 na baryłce tańsza. W związku z tym jest to absolutnie nieuczciwa konkurencja. I teraz co się stanie? Mianowicie Polska sprzeda Węgrom stacje benzynowe, Węgrzy kupią ropę od Rosji i wprowadzą ją na polski rynek. Czyli co? Gdzie są te sankcje? No gdzie jest ta solidarność z Ukrainą? Gdzie jest to zabieganie polskiego rządu, żeby odciąć się od paliw energetycznych od Rosji? No to jest właśnie czyli to, że jest rząd to taki obejście, bezczelne obejście tego, że ropa rosyjska będzie na polskim rynku. No cóż, ja trudno mi jest czasami komentować wypowiedzi polityków PSL-u, bo one są tak absurdalne, tak wzięte z powietrza, że... Dla pana uważam, tylko pana są mądre. Że... Dla pana jest wszystko absurdem, co jest w ogóle... Jest absurdem, no panie pośle, jeżeli pan sobie otworzy tą w pana wypowiedź na temat tego, że w kilkuset stacjach, bo to jest, chodzi o 300 stacji. To co będzie jakoś ten, że oni będą... Pan został zaproszony, żeby oceniać stanie kreować politykę paliwową. Państwa, no to panie pośle, to się tylko rzeczywiście może w pana głowie urodzić. No może i... być sprzedawane. Ale nie ma pan, tak, ale pan, a pan żadnych obaw, jeśli chodzi o tę fuzję? Żadnych nie mam obaw, jeśli chodzi o tę fuzję. A jeżeli no państwo pan chcecie... Nie ma żadnych obaw, no ja mam, to trzeba ja się myśleć. Obawiam, żeby ja się mieć obawiam, obawy, to ja trzeba się obawiam myśleć. Sytuacji, gdzie, bardzo się obawiam, że gdyby doszło do sytuacji, że na przykład pani by odpowiadała za gospodarkę, a pan poseł by na przykład odpowiadał za obronność. No tego się naprawdę to w tej obawiam. Na pewno i Polacy, nie i Polacy naprawdę powinni się tego bardzo obawiać. Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Bejda, Koalicja Polska PS. PSL, Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Dziękuję w tej bardzo. Bardzo energetycznej rundzie. Cały czas czekamy na wynik głosowania w sprawie immunitetu marszałka Grodzkiego. Jak tylko się dowiemy, no to poinformujemy, a za chwilę druga runda i też o cenach energii, ale z ekspertami. Nature is my inspiration, my source of being. As the trees bloom, we grow stronger together. My nature, my strength. I am Chloe, Chloe Eau de Parfum and the new Eau de Parfum Naturel. Kup opony letnie Falcon i odbierz bon na paliwo. Szczegóły na www.falcontire.com. Falcon Tire. Działeczka, muzyczka, zimna łomżunia.
grył skwiarczy. Są koleżcy, no. I tak to mi smakuje. Łomża leżakuje w swoim tempie. Kasztelan? Aleś lekko wszedł. Ano lekko, jak niepasteryzowane. Na sielankę! Przyjaciele wzywają. Nowy kasztelan niepasteryzowany. Cała lekkość po naszej stronie. Racz waść wpaść. Chmelowe Mistrzostwa Świata. Kategoria orzeźwienie. Ziatecki Zero ręci za orzeźwienie. Ziatecki Rusia i... Leć, Ziatecki! Leć! Ziatecki 0%. Najlepsi w orzeźwieniu. Zwalczaj pchły i kleszcze z obrożą Foresto. Nawet przez 8 miesięcy chroń swojego zwierzaka przed pchłami i kleszczami. Jest skuteczna, wygodna Foresto. Ciesz się zabawą. Więcej na foresto.pl. Mega okazje w Rossmanie przebiją wszystko. Na przykład farba L'Oreal Preference aż 12 zł mniej. Naturalny krem na dzień Altera tylko 7,99. A wzmacniający szampon Biotebal z rabatem 31%. Mega przebija wszystko. Ekscytujące, smakowite wrażenia. Karmelizowany orzech makadamia. Wyjątkowy sernik ze słodkimi truskawkami. Mistrzowska belgijska czekolada. Ulubiony słony karmel. Odkryj świat smaku. Marletto. Uwaga, gadżety! Mam ważną wiadomość. Z Duracell działacie długo, a my chcemy, abyście działały jeszcze lepiej. Nowe Duracell Optimum sprawią, że ty, ciężarówko na baterie, pojedziesz szybciej. A ty, elektryczna wkrętarko, będziesz się szybciej obracać. Nowe Duracell Optimum to wielki skok dla baterii, nowy początek dla gadżetów. Odkryj następną generację mocy z Duracell Optimum. Ona kocha koty, więc dzisiaj pożyczę koty sąsiadów. Moje skarby. Kocie przysmaki Dreamies. Wystarczy potrząsnąć. To może robota albo jakąś lalkę? Mają. No to nie mam pomysłu na prezent. Ale na Allegro mają. Pomysł na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego tysiące prezentów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Dziś sprawdzamy, czy da się pożyczać pieniądze mądrzej. A jak sam się zatrudniam, to też sam pożyczę online? Da się? Da się. A da się zamienić moje raty na jedną chudą? Bez wysiłku? I ekstra gotówkę pożyczyć? Da się. A 60 tysięcy bez zaświadczeń? Da się, da się. Wejdź na smartney.pl i sprawdź. Darmowy zwrot aż do 101 dni. Smartney. RRSO 21,75%. Teraz czas na Knopersa. Z mnóstwem dobrych rzeczy w środku. Chrupiące zbożowe wafelki, pyszny krem nugatowy, wartościowe orzechy oraz pożywna porcja mleka. Smakuje i dodaje sił. Knopers. Dzień należy do ciebie. Znowu hit. Jak oni to robią? Może mają wenę? To nie jest takie proste. A u nas jest. W ofercie Play można teraz wybrać dowolny smartfon 5G, a płacić dopiero za 6 miesięcy. Czyli 6 miesięcy nie płacę. Mhm. I to jest hit. Przejdź do Play i wybierz super ofertę ze smartfonem Realme 9 5G i zapłać za niego dopiero za 6 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Bar Sutherland. Moje miejsce. Najlepsze piwo beczkowe w całym Edynburgu. Niezamknięte śledztwo wisi nade mną jak katowski topór. Paskudna sprawa z tymi uprowadzeniami. Dwie dziewczynki, obie w wieku mojej córki. Albo już nie żyją, albo wolałyby nie żyć. W moim mieście znowu grasuje jakiś szaleniec. Spróbuj się na kartę, nawet 1500 giga na lata, mama. To może być z nami praktycznie bez przerwy. Bez przerwy? To się powinno mieć zęby.
Nowość. Teraz nawet z 500 giga na lata. Włącz pakiet i korzystaj. Plus na kartę. Wybierz swoje wszystko. Limitowana edycja Kinder Chocolate już w sklepach. Poznaj niezwykłą dziecięcą logikę. Oto Alan. Jak dorosnę, chciałbym zostać sobą. I Alicja. Czapki mi kunkają w brzuszku. Odkryj całą kolekcję i baw się ze swoim dzieckiem na kinderchocolate.pl. Przyszłość niesie ogromne wyzwania. Trwająca wojna pogłębiła tylko dotychczasowe problemy. Niesprawiedliwości, nierówności, podziały. A my chcemy godnie żyć, pracować i mieszkać. Chcemy żyć w bezpiecznym kraju. Nikt z nas sam świata nie zmieni. Dziś potrzebujemy wspólnoty i współpracy jak nigdy wcześniej. Dlatego tworzymy Kampus Polska Przyszłości. Tam budujemy bezpieczną Polskę dla nas wszystkich. Tam tworzymy nową polską wspólnotę. Teraz jest nasz czas i nic nas nie zatrzyma. Zapraszam, Rafał Trzaskowski. Zgodnie z zapowiedzią, druga część debaty dnia i w studiu goście i eksperci. Mariusz Marszałkowski, biznesalert.pl. Dzień dobry. I dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica i także ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry. Dzień dobry. A nawet dobry wieczór chyba, bo już jest... Ciemno się robi powoli. Pytanie pierwsze, czy, no bo czytam na przykład, bo rozmawialiśmy o ropie, dzisiaj dużo się mówi o ropie, ale ceny jako groszku 1300-1500, teraz po 3000. Tak, nie wiem, mówią niektórzy, że ludzie będą śmieciami palić. To jest prawdopodobne, jak tak dalej pójdzie? Ja myślę, że patrząc z perspektywy energetycznej czy sytuacji dla każdego Kowalskiego, to jest sytuacja no, bardzo niepokojąca. Bo jeżeli mówimy o podwyżkach węgla, tego podstawowego surowca ogrzewającego polskie domy, jednak większość polskich gospodarstw domowych, które wynoszą po 200, 300 czy nawet więcej procent w skali kilku miesięcy, to jest rzeczywiście niepokojący sygnał. I on no, pokazuje, że no, energetyka czy problemy związane z energetyką zaczynają docierać pod strzechy zwykłych ludzi. A skąd one się wzięły? Bo żyjemy w takim przeświadczeniu gdzieś w głowie, że no, śpimy na węglu, że tego węgla mamy pod dostatkiem, więc wystarczy więcej wyfedrować i będzie spokój. To tak jest? To jest niestety nie. To znaczy my tak naprawdę główny węgiel, który importowaliśmy, to był właśnie ten węgiel gruby, który spalaliśmy w gospodarstwach domowych. Ten rosyjski. Najczęściej tak. Natomiast to, co produkują polskie kopalnie, to w największym stopniu był węgiel tak naprawdę, który daje się do spalenia w elektrowni, natomiast w normalnym piecu tego się nie da zrobić. No i oczywiście, my byliśmy trochę w sytuacji, w której z jednej strony ograniczaliśmy wydobycie w związku z dekarbonizacją gospodarki, ale z drugiej strony robiliśmy to źle. To znaczy próbowaliśmy zachować jak najwięcej kopalń, nawet nie bacząc na to, czy to ma sens, zamiast mówiąc prosto zostawić sobie górnictwo małe, ale doinwestowane, które jest w stanie w miarę szybko, mówiąc prosto, zwiększać lub zmniejszać moce produkcyjne, no to wymaga pieniędzy, więc tutaj... Bo jest też taka opinia, że te śląskie kopalnie generalnie no, są trudnymi kopalniami i będzie ciężko stamtąd wydobyć węgiel tani, bez ogromnych inwestycji, a wiadomo, że jednak no, cywilizowany świat od węgla odchodzi. To jest tak, że z jednej strony oczywiście my mamy... Znaczy, rozmawiałem z jednym ekspertem górniczym, który powiedział tak, że do zabezpieczenia potrzeb polskiej energetyki trzeba 5-6 kopalń. 5-6 kopalń jest mniej więcej na plusie, jest rentownych. No, logika byłaby prosta. Na czele jest Bogdanka, to jak wiemy. Na czele jest Bogdanka, jest parę, mówiąc prosto. I niestety problem polega na tym, że druga połowa jest nierentowna i ciągnie wszystko. No, ale jest jeszcze drugie rozwiązanie. Mianowicie, no jest trochę kapitału prywatnego, który chciałby inwestować w polskie złoża, tylko mu się do tej pory nie pozwalało. Na przykład Australijczykom. Na przykład Australijczykom, ale też zdaje się, są polscy przedsiębiorcy, zdaje się Niemcy. Mówiąc prosto, nie widzę problemu, dlaczego prywatny przedsiębiorca nie ma zainwestować swoich pieniędzy na swoje ryzyko wydobycie węgla, jak uważa, że mu się to opłaci. Dobrze, ale wracamy do tej sytuacji z Kowalskim, Malinowskim czy Kępką, który musi się ogrzać. Za pół roku będzie znowu na zewnątrz, nie tak fajnie jak teraz, tylko będzie być może śnieg, zimno i co? I jest jakieś wyjście? Bo wiemy, że ceny rosną i że jest problem. Ale my z drugiej strony, pamiętajmy, jest maj w tej chwili. No i te ceny rosną, ponieważ mamy tak naprawdę lekki kołowrotek z sankcjami, bo nie wiadomo, czy one będą, czy one nie będą. Mamy ucięty eksport. Ja powiem tak, ja
mam wrażenie, że jednak do września, października, kiedy sytuacja stanie na porządku dziennym, to jednak ta sytuacja będzie się w jakiś sposób stabilizowała. To znaczy na przykład pojawią się nowe kanały importu węgla, czy to z Australii, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Ameryki Południowej. No ja wiem, że to trochę głupio brzmi, no ale mówiąc prosto, lepszy rys niż nic. No do tego czasu jesteśmy w stanie jakoś ten import odtworzyć, skoro nie jesteśmy w stanie zrobić nic innego. Wojciech Jakubik, który także jest z Business Alert, roztacza taką wizję, że być może, jeżeli, bo mamy sytuację wojenną, jakby nie było, że być może będzie trzeba reglamentować niektóre elementy surowcowe, chociaż on głównie mówił o gazie, ale czy wyobraża sobie pan, że to nie wiem, kartki na węgiel? No patrząc z perspektywy tego, co się dzieje na składach opałowych, to w pewnym sensie już się to dzieje. Już trzeba zapisywać się, już trzeba stać w kolejce po to, żeby dostać węgiel. Ludzie czekają, strona PGG jest i tam dwa razy dziennie rzucają. Tak. Ludzie czekają, żeby kupić trochę taniej. Tak, trzeba odświeżać stronę, powiem, żeby w ogóle żeby nawet świadkiem tego w redakcji. Tak, jest rzeczywiście, taki proceder ma miejsce i to jest rzeczywiście trudne do wyobrażenia. Tylko, że pamiętajmy, że to jest też sytuacja spowodowana pewną nerwowością na rynku. I nerwowość na rynku odbija się też na konsumentach. I teraz, jeżeli widzimy zachowanie na przykład standardowego Kowalskiego, który opala swój dom węglem i teraz widzi w informacjach wszędzie, że cena węgla rośnie do niebotycznych poziomów, że tego węgla zaczyna brakować, że zaraz wprowadzą jakieś reglamentacje, to wtedy jest takie automatyczne przeświadczenie, że trzeba ten węgiel kupić, póki on jeszcze gdzieś tam jest. I wtedy pojawia się sąsiad Kowalskiego, potem następny i niestety sytuacja doprowadza do tego, że... Ale przyzna pan, że jest to logiczne, bo jeżeli kilka miesięcy temu ten ekogroszek kosztował 1300-1500, a teraz 3000, to jest takie podejrzenie, że za dwa miesiące będzie 5 kosztował. Nie, każda sytuacja, która jest na rynku, dochodzi do pewnego momentu, w którym spada. To jest to, co tutaj pan powiedział. Czyli panowie bracia uspokajali? Raczej tak, biorąc pod uwagę, że jest maj i do momentu, kiedy do początku sezonu grzewczego raczej spodziewamy się jakiegoś wyregulowania, osłabienia napięcia na tym rynku. Tak, to jeszcze jedno pytanie, przepraszam, że przerywam, ale chcę jakby dołożyć, wspiętrzyć dodatkowo grozę może. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, że w przyszłym roku ceny energii mogą wzrosnąć o 50%. Ale jest też analiza biura maklerskiego PKO, który mówi o 70%, jeżeli te ceny to też jest możliwe, no to jest kosmos. No patrząc na to, co się dzieje na towarowej giełdzie energii, czyli na tym podmiocie, w którym odbywa się rynek, handel cenami energii elektrycznej, no to one są, no, znowu wzrosły w ciągu ostatnich kilku tygodni o kilkaset procent do poziomu 1200 za megawattogodzinę, co jest poziomem nienotowanym w zasadzie wcześniej, ale to też ma podłoże bardziej na zasadzie takiej emocjonalnej, no bo patrząc z perspektywy tego importu węgla, o którym też wcześniej mówiliśmy, większość węgla do elektrowni polskich trafia z polskich kopalni. Czyli wydobywane jest na miejscu, nie jest importowane. Mimo to, że ten to zakaz... jest tak drogo? Bo ceny rosną na całym świecie? Dokładnie tak. Ceny rosną, jest pewnego rodzaju spekulacje. Polskie kopalnie nie mogą troszeczkę taniej sprzedać? One działają na kontraktach, na zasadzie. Dlatego wiele osób się pytało, dlaczego teraz, kiedy ceny węgla są wysokie, kopalnie dalej są na minusie. No dlatego, że podpisywały kontrakty, opiera się na kontraktach długoterminowych. To nie jest tak, że każde wahanie ceny w jedną bądź w drugą stronę powoduje, że nagle zmienia się kontrakt albo jego formułę. Zwłaszcza jeśli chodzi o ceny, one są długoterminowe, jeśli chodzi o ceny tego węgla dostarczanego do elektrowni, prawda? To nie jest to z dnia na dzień regulowane. Chociaż są indeksowane, zdaje się, także niektóre kontrakty, prawda? Czy tak nie jest? No tak, one są indeksowane do cen giełdowych, ale to jest w jakimś interwale czasowym. To wracając jest tak, jakby do ogólnego pytania, czy jesienią, czy może wcześniej, a może troszeczkę później, to będzie główny temat? Będziemy się martwić, czym się ogrzać? Będziemy się martwić, czy stać nas na to, żeby zaświecić choinkę przed domem? Ja powiem tak, zależy to przede wszystkim, myślę, od... jednak od sytuacji wojennej. Przepraszam, że my upierdliwie wracamy do tej wojny, ale to trochę tak jest, że my tak naprawdę płacimy za... W tej chwili płacimy więcej za dwa elementy, o których też zresztą pan redaktor powiedział. Pierwsze to jest to, że pewnych produktów, towarów fizycznie brakuje. No brakuje fizycznie węgla, brakuje fizycznie paliw, benzyny, diesla, LPG, które były importowane z Rosji, z Białorusi, a teraz nie są importowane. Jest ich mało, są drogie. Ale drugie to płacimy dokładnie też za pewną panikę, za pewną nerwowość, a też poniekąd za spekulacje. No bo to jest też oczywiście historia, w której no, jedni mówiąc prosto kupują
drogo na zasadzie, tak jak pan powiedział, kupimy drogo, może być jeszcze drożej, a drudzy mówią, dobra, no kupimy drogo, wykupimy z rynku i sprzedamy jeszcze drożej, bo to my będziemy mieli, więc to też są elementy, no niestety, wojna, kryzys, wcześniej epidemia, no to niestety sprzyja po prostu takim zachowaniom z jednej strony panicznym rynku, z drugiej strony, no właśnie takim z jednej strony spekulacyjnym, z drugiej strony, no trochę nieracjonalnym, no ale powiem tak, no miejmy nadzieję, że jednak do jesieni sytuacja za naszą wschodnią granicą się ustabilizuje. No miejmy nadzieję, że ustabilizuje się w dobrym.